Jadwigi, ty! Peo mówi po, Peo no tak. mówi po polsku z nim, na migi, na migi, na migi. On ma migowo panowany. On, on, czekaj. Migowo, zamiast ty. Proszę z wakacji. Pan piłkarz Kamienic. Zmazur przeziębiony zimno. Nie masz, czy człowieku, nie, nie płacz, nie płacz. Chłop zmazur. Nie płacz, jak będziesz dobrze grać, to zagrasz jeszcze na jesieni. Oby. Mam nadzieję, że powołanie jeszcze dostanę. Jeszcze też radę. Byłeś w szatni, czy po meczu, czy przed meczem nie? Nie, no przed jakie meczem rytuały nie. Są? Nie, przed meczem. Tam. Nie zawracam. Dzisiaj widziałem chłopaków. W hotelu? Widzieliśmy się przed obiadem, wystarczy. Tak. I po szatni, jak będzie dobrze, to... Jak będzie dobrze. A będzie dobrze. A będzie. A będzie dobrze. Dobry wieczór się z Państwem. Witam serdecznie. Jak tam? Jak forma? Wszystko dobrze jest. Wszystko dobrze. Duży spokój, myślę, że koncentracja, zaufanie. Widzę, że w tej drużynie wróciła pokora, także jest dobrze, bo na papierze to argumentów mamy zdecydowanie więcej od Rumunii. Tak dzisiaj, nawiązując do Mistrzostw Europy we Francji, znowu poszedłem taki, powiedziałbym, styl włoski, Milan sprzed 15 lat, a więc garnitur, krawat i buty sportowe, bo przecież w czerwcu tamtego roku szło nie najgorzej, także dzisiaj podobna konwencja modowa i wierzę, że podobnie skutecznie zagra reprezentacja. Mamy komfort, myślę, punktowy, także jedziemy do przodu. Grosik 50. mecz, Lewy 3 gole, wyprzedziłby dzisiaj legendarnego Grzesia Latę, także ja jestem pełen optymizmu, spokoju, uśmiechu i kompletnie się przed tym meczem nie denerwuję. Poznał Niunię. Cześć Kuba, dzięki.
Kuby nie ma jeszcze. Panowie, 45 minut, panowie, 45 minut, kurwa, idę. Okej, okej, okej. Thank you.